Hex News 18 grudnia 2015 roku. 14. O! No! Powrót do przyszłości. To jest klimat. No! Przepraszam. Witam was wszystkich bardzo gorąco. Tutaj Michał, Wiewiór oraz Bożena. Wszyscy jesteśmy w bardzo mocno świątecznym klimacie. Wiecie, że święta to jest taki dosyć magiczny okres czasu, więc pokażę wam trik. Zaczepiło mi się. O, nie wyszło. Sorry. W każdym razie, no dobra, dobra, dobra. W każdym razie mam tutaj taką ładną ozdobę choinkową i możecie zrobić równie ładne ozdoby choinkowe. Widzicie, jak to się rusza? Ha, no, no. Wy myśleliście, że to jest statyczne, a to jest dynamiczna ozdoba. Możecie takie ładne ozdoby zrobić, przynieść do Heksa i przyozdobimy nimi choinkę naszą. Ale warunek jest jeden, ta ozdoba musi być ładna. Jak zrobicie brzydkie, to wylądują w koszu. Niestety. Dobra, w każdym razie możecie przynosić. No, jak już może niektórzy z was zauważyli, trochę obciąłem włosy, ponieważ bardzo dużo osób mi zwracało uwagę, iż wyglądam jak Rich Forrester z Dynastii. No i tak na świeżo wkraczamy w rok 2015. Pozdro dla kumatych. Okej, no ale tyle pobocznych rzeczy. Wkraczamy do świata newsów. Co się działo? Ostatnio mówiliśmy wam o tym, że możecie sobie na święta kupić Secret Service i co się okazuje, że no niekoniecznie. Secret Service już nie istnieje. Bardzo szybko poszło, dwa numery, bardzo ładnie, ale chyba z tego co wiem, no, nie jest to aż tak znowu wiele stracone. Zamiast Secret Service te pieniążki, które ludzie dali na Secret Service, pójdą na nowy magazyn jednego z twórców tego nowego Secret Service i będzie gazetka się nazywać Pixel. No i zobaczymy, co z tego będzie. Chociaż ja nie jestem aż tak bardzo entuzjastycznie nastawiony. Co się dzieje w planszówkowym świecie na świecie? GMT ogłosiło trochę nowości, między innymi dodatek do gry Command and Colors. Będzie to Armia Napoleońska. Command and Colors to jest mniej więcej ten sam system co Memoir 44 i Battle Lore, więc jeśli kojarzycie te gry, to będzie dodatek właśnie do tego typu planszówki. Gra Tajemnicze Domostwo na Genconie w 2014 roku, była ogromnym hitem. No i okazuje się, że wydawcą tej gry na rynku amerykańskim będzie nie kto inny jak Asmodee. Anande Gupta, jeden z twórców Zimnej Wojny, ogłosił, iż pracuje nad dodatkiem do Zimnej Wojny. Ho, 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 no ja jestem bardzo zainteresowany. Zobaczymy, co to będzie. Może będzie trzecia frakcja, kto wie, no. Chociaż nie wiem, czy była trzecia frakcja w trakcie Zimnej Wojny. Co jeszcze? Fantasy Flight Games zrobiło taki mały teaser, ponieważ na ich stronie internetowej pojawiła się reedycja, a raczej nowa wersja okładki najlepszej gry Rainiera Knizi, czyli Tygrysu i Eufratu. Więc jeśli wejdziecie na ich stronę, to będziecie mogli zobaczyć, jak będzie wyglądała ta reedycja. No i od Fantasy Flight Games zapowiedź kolejnego dużego dodatku do gry Android Netrunner pod tytułem Order and Chaos. No i teraz przelatujemy przez Atlantyk, wracamy samolotem do Polski i co się dzieje w Polsce? Rebel niestety przesuwa premierę ciężarówką przez galaktykę z grudnia na pierwszą połowę lutego. No dla mnie jest to akurat osobiście wiadomość smutna. Ale na pocieszenie okazuje się, że gra ta będzie dostępna od razu z dodatkiem, który będzie się nazywał Dodatkowa Przyczepa. Przypominam, że Ciężarówką przez Galaktykę to świetna gra Vlady Chvatila, gdzie budujemy nasz statek kosmiczny i próbujemy przewozić nim rzeczy. Co jeszcze? 19 grudnia będzie premiera dodatku do gry Tashkalar. Jest to kolejna gra Vlady Chvatila. Jest to taka abstrakcyjna planszówka, w której mamy
układać na planszy wzorce. Jednych pociąga bardziej, drugich mniej, ale może dodatek wprowadzi parę ciekawostek. Okej. No i jeszcze taki post-SN-owy news, mianowicie Rebel będzie wydawał grę Mamy Szpiega. Jest to taka gra imprezowa, w której gracze wcielają się w różnych ludzi będących w jednej z 40 lokalizacji, a pośród nich jest szpieg. No i nikt nie wie, kto jest szpiegiem i ci gracze muszą to wydedukować na podstawie rozmów ze sobą. Muszą oni rozmawiać na temat tej lokalizacji, w której się znajdują. A szpieg natomiast musi na podstawie rozmów z innymi graczami wydedukować, gdzie się wszyscy znajdują. W związku z tym gracze mają znaleźć szpiega, a szpieg ma powiedzieć, gdzie w danej chwili jesteśmy. No, ponoć bardzo fajna gra. Okej, no i jedziemy teraz do Galakty. Galakta zapowiada na pierwszą połowę 2015 roku dodatek do gry Horror w Arkham, czyli Czyhający w progu. Kolejna rzecz od Galakty to informacja, iż będą wydawać w pierwszej połowie 2015 roku grę Star Wars Armada. Mamy już wersję mikro, czyli Imperial Assault, mamy wersję taką średnią, czyli X-Wing Miniatures Game, to teraz będziemy mieli wersję makro w postaci tych wielkich krążowników. No i ostatnia wiadomość od krakowskiej Galakty, mianowicie wraz z premierą światową ukaże się dodatek do gry karcianej Warhammer 40 000 Podbój pod tytułem Klątwa Zogwarta. No i teraz ostatnia wiadomość. Cube Factory of Ideas cały czas prowadzi przedsprzedaż gry Magia i Myszy. Ta przedsprzedaż idzie im tak świetnie, że pendrive'y już im zeszły i teraz do gry dodają takie sakiewki z myszą. Oraz uruchomili bodajże w promocji dodatek w postaci bonusowego scenariusza do gry. Dobra, teraz co się dzieje w Heksie na przestrzeni tych najbliższych 2 tygodni? Ponieważ jest to już ostatnie Hex News w tym roku. Mianowicie 20 grudnia od godziny 20 będzie Hearthstone Gobliny kontra Gnomy. Prosimy Was, żebyście przynosili przedłużacze. Wiadomo, przedłużacze nigdy za wiele. Przedłużacze są bardzo ważne w życiu. No i 21 grudnia w niedzielę od godziny 11 będzie Heksowa Szkółka. Będziecie się mogli nauczyć grać w Grę o Tron, Wiedźmina, Eldritch Horror, Pan Lodowego Ogrodu, Doomtown, Eclipse oraz Agricole. Więc jeśli nie wiecie, jak w to grać, to wejdźcie na Facebooka, zapiszcie się do konkretnej gry i przyjdźcie w niedzielę, to się dowiecie. No i pojawiła się już rozpiska jak Hex będzie otwarty przez najbliższe 2 tygodnie, a Hex będzie zamknięty tylko i wyłącznie 24 grudnia, więc to jest chyba dobra wiadomość dla wszystkich. No i przypominamy o tym, że cały czas działa Hexowa Szkółka Języka Angielskiego. W czwartki od godziny 17:30 będziecie mogli podszlifować swój język angielski poprzez granie w gry. No i ostatnie przypomnienie o Sylwestrze. Jeśli nie macie planu na Sylwestra, to w Heksie jest Sylwester, więc możecie cały czas się wbijać tam. No i to chyba tyle na dziś. Życzymy Wam szczęśliwego nowego roku, spokojnych świąt, no i tego, żeby Wigilia ciężką Wam nie była i żebyście się najedli różnych placków i przy tym zbytnio nie przytyli, chyba że chcecie przytyć, to przytyjcie tak, że się w drzwi nie zmieścicie. No i tyle na dziś. Trzymajcie się i do zobaczenia w nowym roku. Cześć!